Hej, hej, hej. Cześć, Cleo. Cześć, Harriet. Co tam robisz? Maluję. Wow. Cześć, jestem Manasse. Pochodzę z Angolii. To jest dla Polaków trochę nieznany kraj. Jestem z Luandze, no to więc będę powiedzieć trochę o Luandze, bo to jest stolica. Luanda to jest mega stolica, tam mieszkają prawie, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 3 milionów, to znaczy dwa razy Warszawy, nie? I ludzie biegają cały czas, musisz być lepszy, dobry, żeby znaleźć, powiedzmy, miejsce w prasie, czy miejsce na uczelni, czy w techniku, bo po prostu jest dużo osób, konkurencja jest naprawdę mega, jest ogromna. Skończyłem techniku i u nas jak się skończy techniku, no to nie musisz chodzić na studia. Pracowałem przez 2 lata i później twierdziłem, że bić technika to było za mało, no to szukałem miejsca, gdzie dalej, nie, rozwijać, a to znaczy iść na studia. Okazało się, że ten kierunek, który ja chciałem studiować w Polsce, jest dostępny. Pracuję w IT, więc skończyłem automatykę, robotyka i później musiałem się przebranżowić, tak się mówi. Bo nie chciałem pracy daleko domu. Od czasu, który już widziałem, że już jestem ojcem, no to chciałem poświęcić więcej czasu dla rodziny. Więc automatik na informatyk to było bardzo proste. And this is my beautiful wife. Hello. Hello. Love you. Love you. Moja żona to poznałam tutaj w trakcie studiów. Ona mieszkała w Łodzi, tam studiowała. Też była studentka z Angolii, która tam studiowała. Po pierwszy rok robiliśmy, że dobra, no to nie możemy tak, albo ja idę do Łodzi, albo ty do Wrocławia, no to Wrocław jest lepszy, no to przychodź tutaj do Wrocławia. I do tej czasu jesteśmy razem, nie? I to był taki przypadek, bo nie miałem na myśli, że będę miał żonę z Angolii, mieszkając przy granicy, nie? Teraz mamy parą, mamy jedną dziewczynkę i jeden chłopczyk. Córka ma, prawie będzie miała 3 lata, a chłopczyk ma roczek, więc jeszcze nie ma taki, bo dzieci są dzieci, przychodzą do przedszkola, jeszcze nie wiedzą, jaka to jest różnica. Ale różnica dla nas będzie, bo my jak wychowujemy rodzinę, to jest taką wielką rodzinę, bo tam jest babcia, są siostry, jest są kuzynów, więc a tutaj jest tylko ja i żona, nie? Więc jest takie małe i wszystkie cioci, no to są znajomi mamy albo znajomi ojcem. Co robimy w domu, to jest tak, że mama, to znaczy moja żona mówi po portugalsku z dziećmi, żeby było ten kontakt. I ja od czasu do czasu spróbuję, bo musiałam przerywać, bo mieliśmy portugalski i angielskiego. Musiałam przerywać i żeby to było więcej polskiego dla niej, nie? Żeby to było łatwiej dla niej. Jak chodzi do przedszkola, no tam jest po polsku, a później mają dodatkowy język, no to jest angielski, ale na razie mamy portugalski i polskiego. You're right. A ja wiem, co to znaczy open your eye. Open your eye? Jak to jest open your eye po polsku? Otwórz. Brawo. Co było trudne na początek, to było język. Po prostu to jest taka mega bariera, bo jak się nie znasz język, no to jest ciężko, żeby się znajdować w kraju, bo oczywiście, że młode ludzie mówią po angielsku, ale nie wszyscy. Kiedy skończyłem ten kurs językowy i zacząłem się już czuć, że dobra, no to jestem, powiedzmy, local, nie? To znaczy, że jestem już prawie stąd. A druga to była ta różnica kulturowa, ale do tego musiałem dowiedzieć, że dobra, no to idziesz w obcym kraju, no to musisz wiedzieć, że tam nie jest wszystko to samo, jak jest u siebie. Musiałem na to być przygotowany i otwarty na te zmiany, tą całą różnicę. Jak ja przyjechałem, to mieszkałem w akademiku na początek, więc akademik to jest jak mały kraj, bo tam są ludzie z każdej zakąt świata i też tutaj są Polacy, którzy przyjeżdżają z różnych stron, nie? Kraj. Ale gorzej to było na ulicy, jak poznać osobę, którzy pierwszy raz widzą ciemną skórę. Większość to mają tylko doświadczenia w telewizji i widzą, że na żywo, nie? A
ale po prostu musiałam to jakoś przekonać i dowiedzieć, że są ludzie, którzy są naprawdę super, mili i są ludzie, jaki nie za bardzo mogą pogłębiać, nie? Po prostu są ludzie, które musimy mieć dystans. Hola. Okay, so look who is here. Halda is here. Cześć, Halda. Guys. Jak tam? Dobrze, cześć, ja ty. Super. Widzisz, Halda mówi po polsku. Trochę. Nasza grupa już jest ogromna, powiedzmy. Nie tak ogromna w porównaniu z inne narodowości, bo większość z nas tutaj są osoby, które przyjeżdżają tu na studia, są studentami. Więc większość tych starych osób, to znaczy starsi studenci, już się znamy. Od czasu do czasu zorganizujemy, mamy coś tak wspólne, są różne imprezy albo jakieś święta niepodległości. Ciekawe, Polska i Angola mamy dzień niepodległości w tym samym dniu. Normalne spotkanie, jak jest taki wszyscy studentów angolskie w Polsce, no to pierwsze to zawsze jest program, który jest piłka nożna, a później mamy różne rzeczy, później są imprezy, no to na imprezę potańczymy po naszym, to znaczy semba, kizomba, kuduro, które coraz jest popularne w Europie. So, żeby mieć wystarczającą siłę, in order to have enough energy to play with you, so I have to use some supplements, like here you can see I use a lot of curcuma, ginger. In African cuisine we use a lot of like spicy, so we will be using some spicy. Here are the berries, blueberries. Here we have a lot of nuts, cocoa, cinnamon, and some supplements, and we drink a lot of green tea, but mostly it's yerba mate. Here we are cutting the chicken breast. Yeah, so these are basically the manioc. Back in Angola it's a popular food among us, so this is inyame. I don't remember the name in Polish nor in English. And these are the sweet potato. So we eat a lot of sweet potato with manioc. Here are the spices that we will mix up with the chicken breast, okay? So after chopping all of them, we'll put them here and mix them all together with the chicken breast. And the cream, it will be with the pineapple, peanuts, okay? Miałam możliwość, bo pracowałam w kilka korporacji tutaj, więc miałam możliwość poznawania ludzi naprawdę z różnych kątów świata. Jak mogę powiedzieć, to jest taka tą okazję, które wszystkie te stereotypy, które my mamy, że ludzie z takim kraju są tacy jakieś tam, ale jak poznasz ludzi, zaczynasz widzieć, że to są tylko stereotypy. Nie wszyscy Polacy są pijani, bo to jest stereotyp, a miałam okazję poznawać kolegę z Afganistanu, on nie był terrorystą, więc jak jesteś otwarty na ludzi, no to te wszystkie stereotypy, no to idą już na bok, nie? Po prostu zaczynasz poznać ludzi, są ludźmi, nie? Nieważne skąd jesteś, są ludzie, którzy są dobre, fajne, i są ludzie, którzy nie są fajne, więc tę drugą grupę to trzymamy dystans. Queria agradecer as oportunidades que me foram dadas, né? As pessoas que me ajudaram direta e indiretamente nesse caminho. E um forte abraço para os meus familiares, meus amigos, e tenham-vos no coração. Assim como tenho a Polônia como a minha segunda casa. Tchau! Do widzenia!